Siemaneczko moi kochani, z tej strony witam was Ryoko i dzisiaj kolejne rzeczy z item shopu wam pokażę, więc zapraszam. Dzisiaj moi drodzy mamy pudełko umiejętności. Ostatnio było na expa, dzisiaj jest na punkty specjalne, tak zwane PU, za które kupujemy skille, o czym już mówiłem. Tutaj zawiera jeden z następujących przedmiotów: magiczna kapsułka, esencja umiejętności, czar umiejętności, platynowe czar umiejętności i rola umiejętności. Więc kupujemy sobie za 159 cashu takie pudełeczko. Kup przedmiot. Jest w naszym ekwipunku. Oczywiście w item shopie, bo w normalnym ekwipunku na postaci jeszcze tego nie ma. Musimy to wziąć. I mamy już w plecaku. Pojawiło nam się tutaj pudełko umiejętności. Zawiera losowy przedmiot i klikamy. I mamy, podnosi przyrost specjalnych punktów przez 1 godzinę. Więc warto, naprawdę warto. Dla przypomnienia, punktu umiejętności, za które kupujemy skille u trenerów. Więc mam nadzieję, że pomogłem. Trenerzy oczywiście znajdują się tutaj. Jak się logujemy na kole, no to tutaj jest takie przejście do nich, o. I tutaj mamy różnych trenerów. Tutaj sobie możemy u każdego coś na daną klasę ulepszyć. Jak widzicie, no gra żyje, ma się świetnie. Warto wrócić, warto zagrać, naprawdę. O, tutaj stoiska handlowe, może coś kupimy? A może nie od niego? O, byk. Ale nie ma nic ciekawego. Ceny też takie jakby z kosmosu, choć no nie ukrywam, też czasem wystawiam za takie ceny. Nie ma nic ciekawego, w sumie to nie kupimy, no. Ale jak widzicie, tutaj gra trzyma się bardzo świetnie, mimo tego, że no to jest dość stara gra i tak graczy jest dużo, więc z mojej strony to na tyle, trzymajcie się, dzięki za to, że jesteście ze mną, dziękuję za ostatnie wyświetlenia pod filmikami, naprawdę kurde, Last House robi robotę, więc miłego dnia, trzymajcie się i wyczekujcie kolejnego odcinka, cześć!